Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj, 20 września 2021 roku, przy obelisku w Rusku, by po raz 18 uczcić pamięć tych, którzy tutaj ciężko musieli pracować w obronie ojczyzny, a także w obronie własnego życia podczas pobytu w więzieniu politycznych więźniów właśnie w miejscowości Rusko. Co prawda w dobie pandemii koronawirusa to spotkanie nie mogło się odbyć w pełnym zakresie, ale uczestniczyli w tym spotkaniu przedstawiciele różnych organizacji, przede wszystkim kombatanci z Wrocławia, kombatanci Związku Kombatanckiego Solidarność, przedstawiciel burmistrza Strzegomia, pan wiceburmistrz Witkowski, pani radna Krystyna Lewicka, pani dyrektor Beata Jankiewicz, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z przedstawicielami młodzieży, zaprzyjaźnieni goście, także ksiądz Mateusz Zając, reprezentujący księdza Marka Krysiaka, proboszcza w Jaroszowie. Mogliśmy w tym pogodnym dniu przeżyć kolejne spotkanie po to, by przez modlitwę, a także wygłoszone słowa powiedzieć do zebranych, czym pachnie patriotyzm, czym jest walka o wolność ojczyzny. Oby dzisiejsze pokolenie młodych ludzi, oby dzisiejsi Polacy nie musieli, tak jak tamci ludzie czasów doby reżimu komunistycznego, walczyć o wolność naszej ojczyzny. Chciejmy żyć w dobroci, pokoju, miłości, aby czasy, które są przed nami, były czasami dobrymi i owocnymi, jeżeli idzie o nasze życie. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję organizatorom.